Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, nieczęsto zdarza się, by uroczystość Wszystkich Świętych przypadała w niedzielę. Jednak zupełnie wyjątkowe jest to, że tego roku w tę uroczystość cmentarze pozostaną zamknięte. W takich okolicznościach słyszymy dziś słowa Konstytucji. Nie Rzeczpospolitej czy Unii Europejskiej, ale zasady życia Królestwa Bożego. Początek kazania na górze, który dziś słyszymy w Kościele, uchodzi za tekst zawierający podstawowe wskazania dotyczące tego, jakie ma mieć pragnienia i wartości każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i należy do Kościoła. Żyjemy w czasach lęku i niepokoju. Zwracam się do Was w tym trudnym czasie, gdy wielu z Was przeżywa lęk o zdrowie i życie, własne i bliskich. Wielu obawia się o swoją pracę i utrzymanie. Jesteśmy zmęczeni różnego rodzaju obostrzeniami, ograniczeniami, kwarantanną bliskich i zdalnym nauczaniem. Wciąż uczymy się żyć jak najlepiej z epidemią, której końca nie widać. Korzystajmy ze sprawdzonej, najlepiej dostępnej nam wiedzy epidemiologicznej i ofiarnej służby medycznej i pracowników sanepidu. Coraz bardziej widać, że ich siły fizyczne i psychiczne są na skraju wytrzymałości. Nieraz musimy uznać fakt ograniczonych środków i braków personelu. Potrzeba nam nieraz cierpliwości i wyrozumiałości. Na pewno ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki, pracownicy laboratorium potrzebują naszej modlitwy i okazania zwyczajnej wdzięczności. Wobec wciąż rosnących potrzeb módlmy się o nowe osoby, które by chciały dołączyć do tych, którzy dotąd ofiarnie służą chorym i umierającym w szpitalach i w domach opieki. Jako wierzący pytamy, dlaczego nas to spotyka. A przede wszystkim stawiamy pytanie o to, jaki jest sens tych wydarzeń i jakie zamiary ma Bóg wobec naszego pokolenia. Stajemy bowiem wobec wyzwań, których nie mogliśmy przewidywać rok temu. Na pewno też na wiele spraw już patrzymy inaczej. Czas wielowymiarowego kryzysu sprawia, że nasze postawy się polaryzują. Wielu nie potrafi znieść całej sytuacji. Inni reagują gniewem, szukając winnych, wrogów czy przysłowiowego kozła ofiarnego. Łatwo dziś budzą się w ludziach demony. Nie trudno też niestety wykorzystać ujawniające się emocje. Jako dzieci Boże chcemy dołączyć do Wszystkich Świętych. W tę uroczystość nie tyle zwracamy uwagę na zmarłych, ale na świętych, tych znanych z imienia i przyzywanych, świętych i błogosławionych, ale także na wszystkich, którzy osiągnęli cel swojego życia i są na zawsze z Bogiem. Dzisiejsze ograniczenia w dostępie do cmentarzy i grobów naszych bliskich mogą nam pomóc, aby zwrócić uwagę na Wszystkich Świętych. Chrystus obecny w Eucharystii łączy dwa światy. Nas przychodzących z tego świata, z tymi, którzy są zjednoczeni na zawsze z Panem. On jeden nas łączy. Dzisiejsze czytanie z Apokalipsy przypomina, że dzieje świata toczą się według zamiarów tego, którego nazywamy Panem dziejów. W dramatycznych wydarzeniach dotykających niemal całą ludzkość znajdujemy dziś umocnienie płynące z Księgi Apokalipsy, która wielokrotnie już w burzliwych dziejach świata niosła pocieszenie i nadzieję dla wierzących, prześladowanych czy umierających z powodu zarazy. Wołajmy za zniecierpliwionymi i nie mogącymi się doczekać Bożej odpowiedzi na ich modlitwy. Przyjdź, Panie Jezu, i nie zwlekaj. Według słów pierwszego listu świętego Jana żyjmy pewnością, że już jesteśmy dziećmi Bożymi. A najważniejsze jest przed nami – byśmy na końcu życia nie tylko byli do Niego podobni, ale także ujrzeli Go takim, jakim jest, na zawsze. Potrzeba wiele modlitwy.
Na nasze lęki i niepokoje potrzeba nam wiele modlitwy. Modlitwy o przemianę serc, które skłonne będą bardziej wybaczyć, a nie szukać zemsty. O szczere i wspaniałomyślne szukanie sposobów rozwiązywania kolejnych problemów. O ofiarne wsparcie dla bezbronnych i pozostających w trudnej sytuacji, albo przynajmniej trudniejszej od naszej. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że nie doszło do zakłócenia nabożeństw, a także tym, którzy wręcz bronili dostępu do świątyń i zapewniali spokój starszym osobom bojącym się nawet wyjść na ulicę. Dziękuję wszystkim służbom oraz różnym grupom mężczyzn za gotowość ochrony miejsc, które we wszystkich religiach i kulturach są nienaruszalne. Dziękuję także tym, którzy zgłaszali taką gotowość, a nie mieli sposobności do wykazania swojej troski. Zachęcam do udziału w modlitwie, do której wzywa Rada Stała Episkopatu Polski. Powróćmy do gorliwej modlitwy w naszych kościołach i domach o godzinie 20:30. Korzystając z transmisji internetowej, radiowej czy telewizyjnej. Dowiedzmy się o modlitwie w naszej parafii czy innej świątyni. Z kurii w Bielsku-Białej wznawiamy codzienną transmisję modlitwy różańcowej o 20:30, począwszy od Dnia Wszystkich Świętych. Warto podejmować wszelkie inicjatywy parafialne, lokalne czy ogólnopolskie, w których modlić się będziemy o najlepiej pojęte dobro naszej Ojczyzny, w różnych naszych potrzebach, i o przezwyciężenie tej epidemii. Na ten czas, w którym mamy zdać sprawę z naszej wiary, miłości Boga i bliźniego oraz odpowiedzialności obywatelskiej, przyjmijcie błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.